zadania, żeby to już było przygotowane, żeby jeszcze w tym roku to zrealizować. Natomiast niestety, co miesiąc, że tak powiem, robimy zmiany budżetu, żeby ruszyć z konkretnym zadaniem. W tej chwili zabezpieczamy temat zaopatrzenia w wodę, bo to jest największy priorytet. Jeżeli przykładowo będzie sesja we wrześniu i znajdziemy gdzieś jakieś środki albo zlikwidujemy inne zadania, które będą mniej priorytetowe, to możemy to przesunąć. Natomiast na chwilę obecną nie mamy po prostu takich środków, żeby w tym momencie po prostu to zadanie wejść. To nie jest tak, że my nie chcemy. Urząd Gminy wie, że to jest też ważne, żeby to zrealizować. Tak samo jak Mosta Kruszyna Topolowa, gdzie też mieszkańcy są zalewani. Ale musimy po prostu mieć na to po prostu środki. Można? Proszę. Chciałbym wrócić, bo ja rozumiem, że teraz mówimy o zmianach do budżetu, a potem do WPF-u jeszcze, tak? Bo chciałem co do budżetu. Było pytanie w sprawie, na co pieniądze mają być, te 200 ileś tysięcy do PEKO. Chciałem zwrócić uwagę na to, że PEKO ma nierozliczoną stratę za rok 2017 i 2016, bo nie było jeszcze stosownych uchwał do pokrycia tej straty. I w związku z tym, jeżeli jest teraz wydawane 200 ileś tysięcy, rozumiem, że to ma być na tą stratę za rok 2017, ale pokrycie takiej straty powinno nastąpić poprzez zwiększenie kapitału własnego spółki o tą kwotę, a nie jako wydanie pieniędzy nie wiadomo na co. Kapitał powinien być, statut zmieniony i zwiększony kapitał o tą kwotę, która by pokryła straty. W tej chwili, przynajmniej w bilansie, który jest na stronach internetowych, jest niepokryta strata łącznie na 700 tysięcy. I o tyle powinien wzrosnąć kapitał, żeby było to uregulowane. Dziękuję. Ja chciałam właśnie panią skarbnik zapytać o to, czy jest pokryte, czy nie. W zeszłym roku spółka też miała stratę, znaczy dwa lata temu, co pan mówił, w 2016 i też dostała dopłatę na pokrycie straty. I była dopłata? Była. No 300 tysięcy, 330 tysięcy, nie, była dopłata, ale nie na uregulowanie tej straty, bo dalej w bilansie ta strata wisi jako nierozliczona. Te pieniądze poszły na co innego. Na pokrycie straty spółka. To spółka nie zwiększyła kapitału. Ale w tym stratę się jest. Za sprawę finansową odpowiada spółka. Dyrektor spółki i komórka finansowa. Rada nadzorcza. No ale ogólnie odpowiada dyrektor jednostki, który tam prowadzi i zleca komuś, kto prowadzi tam sprawy finansowe. Dobrze, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce cokolwiek w sprawach budżetowych? Ja myślę, że taki wniosek może rzeczywiście zgłośmy albo przypomnienie. Ale jak się zwiększy kapitał zakładowy, to on jest i musi być. Wicewójt powiedział, bo mówił o jeszcze bardzo chciałbym, ale ja już odpowiedziałam jako skarbnik, że ja nie widzę innej możliwości. Możliwości zwiększania dochodów bez końca nie ma. To, co tutaj zwiększyliśmy, to jest to, co zostało już wybadane na okres 2014. W związku z tym ma przeanalizować realizowane zadania w wydatkach inwestycyjnych i bieżących z referatami. Jeśli pojawią się możliwości do zwolnienia, to oczywiście przeprowadzimy te zmiany, ale komórka merytoryczna musi nam napisać pismo, że zwalnia i te środki nie zostaną wykorzystane. Tak samo jest w zadaniach inwestycyjnych. Tak? Więc czekam na ewentualne wnioski, natomiast innej możliwości finansowej ja już nie widzę. Komisja wnosi o zabezpieczenie. Szanowni Państwo, myśmy dyskutowali przy budżecie o tym, że jakby plan inwestycyjny jest dużo szerszy niż środki zapewnione. Nie wiem, czy to jest teraz sens składania. Można złożyć, ja tu mam 10 innych wniosków na ulicę, to było niewykonane. Ale ja już na każdej sesji państwu powtarzam, że w żadnym projekcie czy w każdym budżecie,
wiadomo, ale te wnioski o życzenia nie były w budżecie, no Adam, no słuchaj. Ale wszystko jest w budżecie. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które nie było zrealizowane. A może wnioskować, proszę o realizację budżetu, ja taki wniosek składam. No, proszę o zrealizowanie budżetu. Zróbmy karuzelę zamiast odrozumienia. Ja nie wiem, co pan mówi, że będzie niezrealizowane, bo z tego, co ja z rozmów wiem z referatów i od wicewójta, wszystko, co jest zaplanowane, zostanie zrealizowane. W związku z tym, nie wiem, czy pan zwalnia te środki. Powinien być tylko jeden wniosek o zmianę budżetu na budżet zadaniowy i nie byłoby tutaj zabawy teraz. Może przyszłej kadencji. Tak, czy nie ma potrzeby dokładnie budżetu zadaniowego, bo mamy budżet składowy szczegółowości, więc nie ma problemu. Ja jeszcze miałam. Nie, 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 teraz właśnie zrozumieliśmy. Pan mi powiedział, że wszystkie inwestycje zaplanowane w budżecie zostaną. Wicewójt powiedział, że zostaną na pewno zrealizowane. Powiedział. Te, które będzie przeglądał, ewentualnie te, które nie w pełnych kwotach. Będzie jakby zwolni środki najprawdopodobniej we wrześniu, tak? Ja jeszcze bym wnioskowała o środki na zakup śmietników, bo jest za mało śmietników. Ale to nie muszą być środki, to gospodarka komunalna, co posiada, może realizować. Nie, na interwelację otrzymałam, że nie mają już środków, a koszy jest za mało. I niektórzy mówią, no nie będą chodzić z papierkami. To jeśli referat merytoryczny odpowiada, że na wydatki bieżące nie posiada już możliwości, to nie ma szans, żebyśmy mu zwiększyli na zakup koszy, bo ja nie mam takich środków. Nie mam z czego przesunąć. Są też nie ma. Wszędzie w referacie każdy mówi, że będą zrealizowane. Będą siedzieli, będą rozmawiali, co kto wykona, czy nie wykona, ewentualnie we wrześniu. Bo ja formalnie taki wniosek chcę złożyć na zakup tych śmietników, bo mnie jest pewnie wstydzę się za to, że ich nie ma, a w referatach, jeżeli nie ma pieniędzy, no to są niewielkie pieniądze. To już ja nie mówię o latach jakichś tysiącach. No dlatego się dziwię, że nie jestem w stanie odpowiedzieć za kierownika referatu, co on ma jeszcze do końca roku do zrealizowania. Bo to jest... Ja też chciałbym pani wskazać z całym szacunkiem, ale ja wnioskuję, taki wniosek pod głosowanie chyba podam, o jakby to powiedzieć, szczegółowe przedstawienie, co nie zostało zrobione w największej wiosce gminy Pogórzu i będę żądał, też będę, ja chcę, żeby zgodnie z harmonogramem były realizowane drogi, oświetlenia i tym podobne. No po prostu to jest wtedy skandal, że się wydziera z budżetu. Ale harmonogram nie ma mocy prawnej. A ja tak chcę i proszę i żądam. Mam prawo do tego. Jako przedstawiciele i do tego gospodarz Pogórza. Ale harmonogram nie ma mocy prawnej, to można sobie żądać i tak nic nie będzie zrobione. No, ale wie pan, ludzie lubią wiedzieć tak szczegółowo. No, lubią być oszukiwani. Jak nie oszukiwani, no panie Kremiu, no. Bez oszustwa idź pan pod Sejm, tam pan zobaczy oszustwo. U nas to tam to jest mały pikuś. Dobra, w porównaniu to tak. Dalej, dobrze. Ja składam wniosek o zabezpieczenie środków na zakup śmietników. Ile sztuk? Czy? To wstyd. Ale naprawdę, że kierownik referatu od razu odpowiedzi. Większy wstyd. Ja naprawdę się dziwię, że nie ma śmietników. Nie ma śmietników. Ale jak mógł kierownik w ten sposób to odpowiedzieć? Ja ci kupię też. Przyniosę na sesję, przyniosę. No to wezwać kierownika tego referatu. Znam się wyjaśnić sytuację, gdzie są pieniądze. Skandal. Kilka, te trzy śmietniki ci kupię z tego. Pani przewodnicząca, ja wnioskuję o zawołanie kierownika tego referatu i nie. Nie, nie. Słuchajcie, rada nie jest od tego, co trzeba kierownika na lokalu siedzenia. No. Składamy wnioski. A od czego? O, ja ci mówię, że za to się poprze. Zaproszenie kierownika, żeby wyjaśnił. Ale ja chciałam wcześniej. O zabezpieczenie środków na odwodzenie ulicy Komisji też. Grzegorza Kałczyńskiego. Mirosławskiego
Zamojskiego i tak po kolei Czarnieckiego, bo tam co chwilę jest zalewane. Zlecone i ten Tolek. Tu mówimy o zadaniu, które jest, ma przygotowanie merytoryczne z pozwoleniem ze wszystkich. Kto z Państwa robi? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I drugi wniosek pani Lizoli o zabezpieczenie środków na zakup śmietników. Dodatkowych śmietników. Pani, ja pamiętam pani tylko trzy, tak? To... Panią, to już kiedyś pani nie ma. Odpowiedź teraz nie ma. Jeszcze wiatr. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za? Przecież to jest prozaiczne. Kto z Państwa radnych jest za? Okej, chcecie takie wnioski na nowo. Tak. Dobrze. A gdzie? 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 Ja się wstrzymałam. Nasze lewo z ulicy do ulicy, bo jak tutaj było uchwalone, to po tym jak mieszkańcy mają to koło mojego domu, ale to nie powinno być dla mieszkańców, tylko dla użytkowników plaży, pani Wiktorio. Słucham? No, to, o co pani Piotrowska wnioskuje, to są śmietniki przy pasie, gdzie ludzie chodzą na spacery i to są turyści, a nie mieszkańcy. Pani Piotrowska tego nie powiedziała. No, ale to trzeba, ale pani Piotrowska to mówi już trzecia sesja, komisje, wszystkie. Ja tu chodzę i to słyszę i ja pamiętam. To pani mówi też pamiętam. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmian ustawowo na 2018 roku? Wszystko. Kto z Państwa radnych jest za tak zaproponowanym? Zmieniamy tytuł zadanie dotyczące poprawy warunków zaopatrzenia w wodę, bo tam w roku 2018 zwiększamy to zadanie. Proszę w ogóle, jak to wygląda. W tym zadaniu zwiększamy 400 tysięcy na poprawę, natomiast wszystkie przedsięwzięcia, które są w UKF-ie, wszystkie inne nie ulegają zmianie. Natomiast załącznik pierwszy ulega zmianie, bo od ostatniego PPR-u, mimo że nie było żadnej zmiany w uchwale, ale za zgodzeniami wójta wprowadzamy dotacje, które dostajemy na różne zadania, łącznie z programem na dobry start, czyli dla uczniów na zakup podręczników. W związku z tym dochody zwiększyliśmy do kwoty 797 391. Tym samym wydatki bieżące i wydatki majątkowe też uległy zmianie. Oczywiście jeśli zarządzeniem wprowadziliśmy znowu dotację 31 lipca i zmiany wynikające przez referaty kierowników, przez kierowników, którzy poprosili o zmiany, a wójt może je wprowadzić zarządzeniem. W związku z tym już też ten załącznik pierwszy już jest też nieaktualny, więc też będę musiała dokonać. A jakie były zarządzenia wyszły? Jedno zarządzenie 31 sierpnia po oddaniu już Państwu tych uchwał, to mówiłam przy uchwale budżetowej, bo przyszły dotacje dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które musimy wprowadzić, bo musimy przekazać ich im do wydatkowania. No i referaty przy okazji swoje, w ramach swoich posiadanych środków przesuwały między zadaniami, w związku z tym no wszystko uległo jakby przeszacowaniu, jest inna kwota wydatków bieżących, wydatków majątkowych, inna kwota tych poszczególnych pozycji, które są w załączniku pierwszym. No i to tylko święci. Gdzie znajduje się ten punkt dotyczący poprawy? Na samym końcu załączniku. Poprawa warunków, ostatnia pozycja. Na całość zadania, kiedy w 2018 posiadamy 736 tysięcy, w roku 2019 300 tysięcy i w roku 2020 500 tysięcy. Łącznie na to zadanie mamy 1 636 tysięcy. 1 600 tysięcy.
czyli w tym roku 736 tysięcy, tak. Później 300 tysięcy, później 500 tysięcy. Jeszcze zapytanie, na kolonie w tym roku ile mniejszy przedział mniej więcej? No około 140 tysięcy. Kolonie pomału się kończy, ale dopiero wtedy zobaczę, jak zakończenie. A my na naszym terenie też mieliśmy kolonie. Na naszym terenie? Tak. Na dzieci, bo jest Rzewkowa, Krocienka i już jest tylko kolonia. No, no, tak. Chyba one się kończą. Tak, tak, już teraz spływają skończone. Na rynki, więc one chyba były tak do ale udały końca się. Lipca. Tak. Udały się i nawet dobrze, że tutaj nie były Kosakowie, że podróże były rozbite. Zadowoleni są. Tak? Koloniści. No bo no, proszę. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych a można jeszcze głos w tej sprawie? Proszę. Bo tutaj jeżeli chodzi o WPF. Proponowałbym, czy prosił komisję o podjęcie takiej decyzji, a mianowicie jeżeli jakkolwiek zmianę, inicjatywę do zmiany WPF-u ma tylko wójt, ale jeżeli taka zmiana następuje, wówczas Rada może podejmować decyzję w tej sprawie zmiany WPF-u. A w związku z tym proponowałbym o rozpatrzenie przeniesienia w przyszłym roku w WPF-ie kwoty 2 milionów z wykupu gruntów i odszkodowań na pozycję, która jest w WPF-ie pod nazwą poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo. Te 2 miliony na przyszły rok można wykorzystać. One są potrzebne według harmonogramu przedstawionego przez wójta na najbliższe 5 lat, ale to jest zbyt odległy okres i powinniśmy tą sprawę jak najszybciej rozwiązać. W newralgicznych momentach typu Kosakowo, Harmony, to powinny być przed przyszłym sezonem letnim, żeby nie było znowu zaskoczenia. To jest kwota 2 miliony, którą Rada może przesunąć w WPF-ie z wykupu gruntów na wodę. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie teraz, to będzie to konieczne, pilne zrobienie w grudniu. Ale w tej chwili pani skarbnik, proszę nie kiwać głową, bo w grudniu będzie inna władza i będzie, będą zmiany stosowne i można takie zmiany dokonać. No nie można, to co pan mówi, bo przecież kierownik gospodarki nieruchomościami poprzednio zwolniliśmy z roku 2018, czyli z tego roku, który oczywiście, jak państwo... No właśnie, jak Rada będzie chciała, to zrobić. No nie może. Nie może tego zrobić. Bo w 2018 roku zwolniliśmy z wykupu gruntów to, co nie będzie zapłacone w roku 2018 roku za ulicę Derdowskiego. I pod tym warunkiem zwiększyliśmy harmonogram dróg. No chyba Państwo o tym pamiętacie. I to się odbyło nie tak dawno, tak? Tylko pod tym warunkiem gospodarka nieruchomościami, tu trzeba sobie poprosić osobę merytorycznie za to odpowiedzialną, zwolniła, że zabezpieczenie tego, co zwalnia w tym roku, będzie zabezpieczone w roku 2019. Więc jak można teraz zabrać stamtąd, żeby nie móc wypłacić odszkodowań? No bo ja nie rozumiem. Nie, no. Można? No przecież po to zrobiliśmy ruch, żeby wykończyć to, co Państwo chcieliście w harmonogramie dróg. No to no nie wiem, jak teraz mielibyście do tego podejść. Ale tutaj zadecyduje wójt na pewno, no. Kierownik gospodarki nieruchomościami będzie wyjaśniał Państwu, tłumaczył na co, co i jak. Ja właściwie to, jak będzie wniosek, jak przygotuję dokument taki, jaki będzie wójt akceptował. Może ktoś inny, tak jak Pan powiedział, może ktoś inny. No właśnie. Panie wicewójcie, pan tu wniosek ze strony pana Walczewskiego. No nie jest to osoba do składania. Nie, nie, oczywiście, że nie. Ja tylko apelowałem do rady. Ale wniosek była sugestia w stosunku do komisji. Pani
pani skarbnik tutaj odpowiedziała, że nie jest to raczej możliwe, ale wniosek był sformułowany mniej więcej w ten sposób, że mamy przesunąć kwotę 2 milionów złotych. Do końca nie wiemy na jakie inwestycje. W każdym razie na poprawę zaopatrzenia w wodę z wykupu gruntów W roku 2019 2 miliony zdjąć z wykupu gruntów i przeznaczyć te 2 miliony na poprawę warunków wód. Odpowiedziałam, że to jest niemożliwe, bo zrobiliśmy ten ruch w tym roku, zdjęliśmy z wykupu gruntów właśnie 2 miliony, które niestety muszą się pojawić, bo są związane z wykupem gruntów ulicy Drędowskiego. Dobrze, ja mówię może odpowiedź. Potwierdzam, co powiedziała pani skarbnik. To jest niemożliwe. Z kilku powodów. Po pierwsze mamy zabezpieczone środki na wykup gruntów. Jeszcze pod ulicy Drędowskiego. Mamy pod następne kluczowe inwestycje w gminie Kosakowo. Jeżeli chcemy leczyć ból zęba poprzez wyrywanie tego zęba, to jest chyba raczej złe rozwiązanie. Mamy dobrze zaplanowane wszystkie inwestycje. Jeżeli byśmy zdjęli w tej chwili te 2 miliony, to kasujemy na przykład ulicę Chmielna Paska, kasujemy jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie mamy przygotowane pieniądze pod wykup gruntów. Pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie. Według mnie to jest fatalne rozwiązanie dla całej gminy Kosakowo. I dawanie takich pomysłów z Kapodusza, myślę, że mamy poważniejsze rzeczy. Przejdźmy dalej, dobrze? Dobrze, a proszę powiedzieć, te 2 miliony, nawet gdybyśmy hipotetycznie to zrobili. Wyobraźmy sobie, że hipotetycznie to zrobimy. To, czy na przyszły rok jest Pan w stanie zadać pozwolenia wszelakie, bo to jeszcze trzeba mieć pomysł, co z tymi 2 milionami zrobić przy okazji inwestycji, tak? Proszę Państwa, już teraz postaram się odpowiedzieć tak się trochę na spokojnie. Na spokojnie i zapraszam na żadnych pomysłów. Powiem tak, proszę Państwa, jak najbardziej racjonalne prowadzenie wszystkich zadań inwestycyjnych polega na tym, że w pierwszej kolejności zapewniamy środki na załatwienie wszystkich spraw formalnych. Dopiero potem, jak mamy wszystkie sprawy formalne i mamy realne koszty inwestycji, wówczas możemy myśleć o planowaniu. W tej chwili załatwienie wszystkich spraw formalnych, na przykład z wykonaniem dodatkowych odwiertów, gdzie się to wiąże z uzyskaniem konkretnych pozwoleń wodnoprawnych, nawet trudno oszacować w czasie, bo organ, który wydaje pozwolenia prawne, tak naprawdę istnieje tylko na papierze i praktycznie tych pozwoleń wodnoprawnych nie wydaje. Więc blokowanie w tej chwili środków, jeżeli nawet nie mamy pewności ile i kiedy wydamy, to jest w ogóle jakiś absurd. To jest w ogóle, dla mnie to jest kompletnie nielogiczne, dlatego dziwię się, że w ogóle tracimy na ten czas. Środki, które mamy w tej chwili zabezpieczone, pozwolą nam uruchomić wszystkie procedury. Jeżeli wyjdzie na przykład, że będziemy musieli zrobić jakiś odwiert, który w tej chwili szacujemy, że będzie kosztował właśnie 200 tysięcy, a za 2 lata po uzyskaniu wszelkich formalnych spraw będzie kosztował 500 000, to po co nam w tej chwili zabezpieczać te środki? To wtedy trzeba się zabezpieczyć, jak będziemy mamy wszystko już dograne na ostatni moment i przedstawiamy środki do realizacji, wiemy, potrzebujemy 500 000, wójt przychodzi do Rady, potrzebuje 500 000 na to zadanie, jesteśmy w stanie wystartować i wtedy startujemy. A w tej chwili bukowanie tych wszystkich środków to jest tylko zamrażanie pieniędzy. To jest tak samo, jeszcze może powtórzę się przykładem szkoły. Startowaliśmy z budową szkoły od niewielkich pieniędzy, zrobiliśmy całą dokumentację, wszystko od A do Z i dopiero potem zabezpieczyliśmy środki na całą realizację. I tak samo przy każdym zadaniu inwestycyjnym. Dobrze, rozumiem. Mogę? Uzupełnienie? Proszę bardzo. Panie wójcie, jest Pan tutaj jedną z osób, które podpisały założenia do programu inwestycji niezbędnych do zaopatrzenia wody. Jak można mówić, że nie można w przyszłym roku wykonać zadań, które są planowane jeszcze na następne 5 lat, a przykładowo modernizacja zestawu pompowego w Dębogórzu, modernizacja stacji uzdatniania wody w Mostach, tudzież budowa stacji podnoszenia ciśnienia w ulicy Gdyńskiej, to nie wymaga pozwoleń takich, które trzeba rok uzyskiwać. To wystarczy w tym roku zaplanować, przygotować dokumentację i zrealizować w przyszłym roku. I na to właśnie są potrzebne te pieniądze. 2 miliony. A jeżeli chodzi o płacenie odszkodowań za ulicę Drędowskiego, to ostatnio, nie dalej Boże, jak wczoraj jeszcze nie dotarła może informacja, my dużo większe pieniądze mamy od tych właścicieli do pozyskania i możemy kompensatę zrobić i nie będziemy odszkodowań jako takich kwot musieli na to przeznaczać. Dziękuję bardzo. Przejdźmy dalej. Nie, nie chcę przejdźmy dalej.
Zostały nam przedstawione założenia wieloletniej prognozy finansowej. Czy ktoś z Państwa nawet chce zgłosić jakiś wniosek do wieloletniej prognozy finansowej? Poczekajmy jeszcze na Mirkę. O, jest. Dobra. Czy ktoś chce złożyć jakiś wniosek? Jeśli nie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej zaproponowanej przez Panią Skarbnik? Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan? Ja przepraszam, ale ja już muszę iść po... Dziękuję bardzo. Poproszę. Dziękuję bardzo. Teraz będziemy jeszcze tę uchwałę. Tak? O. Tak, jeszcze ta uchwała. I po górze. A tu nie, to ja tu po górze. Stypendia nie być. No to nie. Jeszcze jedna do. Tak. Tutaj na komu się zmieni. Co by? No, po prostu zmiany budżetu. Tutaj. Aha, to jest to. Jeszcze w sprawie pomocy rzeczowej świadczonej przez gminę Kosakowo na rzecz gminy w miasta Gdynia w zakresie realizacji projektu przebudowa układu drogowego skrzyżowania pułkownika Tomka Mieła i admirała Porębskiego w Gdyni, ogród z ulicy Krałkuta w pokoju Kosakowo oraz budowanie układu drogowego Krałkuta i Czechowicza w Pogórzu gmina Kosakowo wraz z infrastrukturą. W celu rozwiązania połączeń komunikacyjnych na styku administracyjnym gminy Kosakowo i gminy Gdynia, gmina Kosakowo przystąpiła do realizacji zadania przebudowa tego układu w Pogórzu gminy Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną. Dla powyższej inwestycji zostały uzyskane wszelkie niezbędne uzgodnienia, w tym również decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez część zakresu prac znajduje się w administracyjnej części. W związku z powyższym, po zakończeniu inwestycji nakłady powinny zostać przekazane na rzecz miasta Gdyni. I, drodzy Państwo, na realizację pomocy rzeczowej na rzecz miasta Gdynia przeznacza się w roku 2018 i roku 2019 z budżetu gminy Kosakowo kwotę nie większą niż 2,225,313,27 zł. Powyższa kwota zostanie przyjęta na podstawie kosztów i kosztów bezkosztów. No to jest na pomoc, tak? Czyli to jest to, na całe zadanie, jaka ile dokładamy gdy i tak. To jest to, że my tak, a jakie a tego cały. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej, czyli ta pomoc rzeczowa w 2018-2019 ma wynieść nie więcej niż 2,225,313,27 zł, ale po zakończeniu nie poprosisz tą projektu uchwały, ja poproszę. Panie wicewójcie, pomoc rzeczowa. Nawet powiem szczerze i uczciwie, bardzo pokaźna, ponad 2 miliony. Tak. Muszę się umawić z tej pomocy rzeczowej na projekty. Już poznaliśmy. Jest załącznik graficzny. Jaki cel? Przebudowa ulicy, skrzyżowania ulicy Pułkownika Nopka, Porębskiego, Krałkuta i Czechowicza. Nie wiem, czy na tym załączniku tak w takiej skali to dobrze widać, ale jest tam taką fioletową linią zaznaczony zakres, który jest w administracyjnej części miasta Gdyni. Co do zasady, ja już mówiłem od dłuższego czasu, że już po zrealizowaniu, że tak powiem, całej dokumentacji, po uzyskaniu wszelkich, że tak powiem, niezbędnych zgód, po przystąpieniu do realizacji i znaniu rzeczywistych kosztów, i tak będziemy musieli zawrzeć z miastem Gdynia porozumienie dwojakie. Z jednej strony my będziemy musieli im przekazać nakłady rzeczowe, z drugiej strony oni nam nakłady pewnie finansowe, bo też się nadal takowe wstępnie zadeklarowali. To, co podejmujemy dzisiaj w dniu dzisiejszym, to jest jakby zgoda Rady na przekazanie nakładów rzeczowych. Te nakłady rzeczowe ja będę chciał do sesji je uaktualnić, bo tam została jeszcze w pierwszej kolejności wpisana kwota z kosztorysów inwestorskich,
My w tej chwili już po przetargu mamy kwotę z kosztorysu.